Nocny rajd w Gdańsku. Kierowca wjechał w dwie osoby Gdańsk. Wynajętym samochodem wjechał w ludzi w centrum miasta. Kierowca wynajętego samochodu w nocy z soboty na niedzielę urządził sobie rajd po ulica. Długiej w Gdańsku. Wjechał w dwie osoby po czym uderzył w latarnię. Jak przekazał oficer prasowy KMP w Gdańsku aspirant. Sztab Mariusz Chrzanowski OK. Godzina. Dwa w nocy funkcjonariusze zostali powiadomieni o samochodzie poruszającym się po ulica Długiej w Gdańsku. Na poszukiwania pirata drogowego został wysłany patrol. 30-latek został zatrzymany na ulica Chmielnej w Gdańsku. Policjanci dotarli też do dwóch osób, które zostały potrącone przez mężczyznę, relacjonował Chrzanowski. Dodał, że w wyniku zderzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusz wskazał, że po tym, jak mężczyzna zatrzymał się na latarni w centrum miasta, próbował uciekać. Kierowca był trzeźwy. Będzie od niego pobrana krew do badań na zawartość zakazanych substancji, dodał oficer prasowy. Policjanci ustalają i przesłuchują świadków oraz sprawdzają monitoring. Zatrzymany 30-latek z Gdańska trafił do policyjnego aresztu.